Dzień dobry, witam serdecznie, cykl na tapecie i idziemy dalej Dół piłkackiej pierwszej ligi po rundzie jesiennej dzisiaj oceniamy, ocenię swoim okiem Mieć Legnica zespół numer 8 pierwszej ligi rundy jesiennej 2023 roku no trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest zespół trzeciego ze spadkowiczów z ekstraklasy z zeszłego sezonu, no bo tutaj mamy do czynienia z Lechią Gdańsk z Wisłą Płoc, które są przed Miedzią i właśnie ósma w tabeli Mieś Legnica podopieczni trenera Radosława Belli, który zastąpił Grzegorza Mokrego, który pracował w Bielsku. Już wiemy, że w Bielsku nie pracuje Grzegorz Mokry, no a Radosław Bella istny, można powiedzieć, debiutant, jeżeli chodzi o zespół na tym szczeblu, na pierwszoligowym szczeblu. No też trener, który nabiera doświadczenia, bardzo młody, 36-letni trener, 1 lipca 2023 roku Został trenerem Legnickiej Miedzi. No i jak to wygląda, jeżeli chodzi o mieć Legnica? No, wygląda to tak, że Miedź jest jednym z tych zespołów, które mają mniej rozegranych meczów, bo 18, większość ma 19, 28 punktów. Statystycznie 7 zwycięstw, 7 demisów, 4 porażki, czyli zwycięstwa remisy po 30%, prawie 9%, porażki niespełna 1 czwarta. No, Miedź Legnica trzeba docenić. Zespół z Dolnego Śląska z zagłębia miedziowego, że ma najmniej porażek razem z Górnikiem Łęczna, który ma 3 no i egzekwo na drugim miejscu z Wisłą Kraków, obydwa kluby Mieć i Wisła są na drugim miejscu, mają cztery porażki, więc wygląda to dobrze też mało tego Mieć mogłaby mieć tyle samo punktów co Wisła Kraków, no bo Wisła ma 31, ale Mieć ma ten jeszcze jeden mecz do rozegrania więcej, tak więc tutaj jest bardzo podobna sytuacja ósme miejsce, statystyka goli niezła, 28-19 lepsza od wyżej od Deopole Wisły Płock lepsza, no minimalnie lepsza od motoru Lublin, prawda? Lepsza od GKS-u, tych lepsza od Arki Gdynia No, Exekwo z Lechią Gdańsk, Lechia troszeczkę mniej strzela i troszeczkę mniej taci, więc tak to wygląda. No, oczywiście, gdybyśmy doliczali ten zaległy mecz, Legniczanie mogliby mieć nawet 31 punktów, być w granicach motoru Lechi, tej strefy żółtej, która gwarantuje bara, że o piłkarską klasy. Szukałem tych meczów, Miedzi, tych takich ciekawych i było troszeczkę tych spotkań, bo na początku sezonu rozbili w Niecieczy Termalikę 4 do 1, no i w czwartej kolejce pokonali Beniaminka z Warszawy na Konwiktorskiej, przy ulicy Konwiktorskiej Miedź Legnica pokonała warszawską Polonię prowadzoną do dzisiaj przez Tenera Smalca 4 do 3, fantastyczne to spotkanie tutaj macie strzelców, dublet Szymona Kubusińskiego, Mateusz Michalski Kamil Drygas, Damian Michali, Krzysztof Dżazga i Marcel Mansfeld, do tych nazwisk jeszcze tutaj powrócę. Tak więc ciekawy taki mecz z gwiazdką, prawdziwy. Dobry początek był miedzi, bo Legniczanie pierwsze spotkanie wygrali w tej pierwszej kolejce. Mieli bardzo dobre spotkanie, bo wygrali z trudnym zespołem GKS-em Katowice 1 do 0. W drugiej kolejce wygrali właśnie w Niecieczy aż 4 do 1. No, później był remis u siebie z górnikiem, z górnikiem Łęczna i zwycięstwo w czwartej kolejce na wyjeździe 4 do 3, czyli w czterech pierwszych spotkaniach Lednicza mieli aż 10 punktów. Później troszeczkę to gorzej poszło, no ale to za chwilę. Tak to wygląda jeszcze raz statystycznie. No i przechodzimy do kolejnej tablicy. No i kogo widziałbym w ekstra klasie? Yy, trzy nazwiska wybrałem. No i jest kilku ciekawych zawodników w miedzi, do, no, o których mógłbym się pokusić w stosunku do. Doboru ich do ekstra albo gdzieś tam pokazania ich kibicom, którzy gdzieś oglądają wnikliwie piłkacką ekstraklasę, klasę, bo sporo, sporo tych zawodników grało w piłkackiej ekstra jeżeli chodzi o mieć Legnica. Ale wybrałem trzech. Przede wszystkim Bramkarz Jakub Mądrzyk. No tutaj mamy do czynienia z chłopakiem z Częstochowy, wychowanych Rakowa. Częstochowa był w Stomilo Olsztyn, jeden sezon, wypożyczony z Rakowa do Legnickiej Miedzi. No też trzeba bardzo docenić chłopaka, który. Gdzieś tam naprawdę miał znakomity, znakomitą rundę. Wszystkie mecze rozegrał od deski do deski 18, podstawowa 11. 19 straconych goli w tym sezonie, jeżeli chodzi o Jakuba. 6 meczów na 0. Wygląda to nieźle, wygląda to dobrze. Mieć jest bardzo dobrze broniącym zespołem, jest czołem zespołem pierwszej ligi. Mniej goli tylko straciły Górnik Łęcz na 18, Odra Opole 17, Lech Gdańsk 17. Tak więc pierwsza czwórka, około pierwszej trójki, naprawdę bardzo dobrze. Trzeba docenić Jakuba Mądrzyka, też warto o nim powiedzieć, że mamy do czynienia z chłopakiem z docznika 2003. Niewiele ponad miesiąc temu ten chłopak skończył dopiero 20 lat. Tak jak mówię, wychowany Krakowa, Częstochowa. Był gdzieś u Marka Papszłona w rezerwach Krakowa, był gdzieś w Rakowie. Nie dostał swojej pełnoprawnej szansy w piłkackiej ekstraklasie. Drugim zawodnikiem jest o wiele starszy, o 11 lat starszy. Damian Michalik. Tutaj mamy do czynienia z ciekawym zawodnikiem, chłopak z samego serca Górnego Śląska, sknurowa wychowany Górnika Czerwionka Leszczyny. Wiele lat był w Górniku Zabrze, w Rowie Rybnik, w Górniku Zabrze w sezonie 11-12, wiosną tego sezonu był w kadrze Górnika jako młody chłopak, ale nie zadebiutował w Ekstraklasie. Później jego koleje losu były różne, wiele klubów, w Kolejaszturze Polonia Bytom, m.in. Zawisza Bydgoski. Olimpiak Drugi z GKS Katowice, Raków Częstochowa, marka Papszuna, 2019 rok wiosna. Cztery lata w Rzeszowie, w stali bardzo udane lata z awansem do pierwszej ligi, okraszone też barażami klasę bardzo dobry czas. No i od jesieni zeszłego roku jest Miedzi Legnica. Statystyki bardzo dobre. Dlaczego mówię bardzo dobre? Bo zagrał we wszystkich 18 spotkaniach i we wszystkich był w pierwszym składzie. 5 goli i dwie asysty, kilka żółtych kartek. Wygląda bardzo dobrze ten zawodnik, mimo że oczywiście można by było się pokusić o lepsze liczby. Może grać w ataku, jest też prawo skrzydłowym, wysoko ustawionym skrzydłem, więc naprawdę ciekawy zawodnik 180 cm wzrostu 32 lata skończy w lipcu. No i też nominowałbym go do tego debiutu w piłkarskiej ekstraklasie, tak jak Jakub Mądrzyka. Tyle tylko, że Jakub Mądrzyk ma przed sobą całą karierę, Damian Michalik, no, powoli ten czas ucieka i to są ostatnie. W sumie sekundy, minuty, ostatnie miesiące, lata, gdzie Damian mógłby zadebiutować w piłkarskiej ekstraklasie, być może Miedzi Legnica. Trzecim zawodnikiem jest kolejny z tych, młodzie, z tych młodzian, starszy od Mądrzyka od dwa lata, z docznika 2001, w czerwcu skończy 23 lata Marcel Mansfeld. Tak więc tutaj też mamy ciekawego chłopaka no, z niemieckim paszportem Polak, wychowujący się w FSV Mainz w rezerwach Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf nawet zagrał w tej Fortunie kilka spotkań, no i trafił do Miedzi jesienią 2023 roku, bardzo wysoki 194 cm wzrostu kilka ważnych goli strzelał tych goli w 14 meczach strzelił 5 tak więc tutaj taka między innymi bardzo ważna bramka za zwycięstwo wysokie w Lublinie z Motorem tam też strzelił tego gola, jednego z tych swoich pięciu goli, też go nominuje, że taka wysoka, bardzo wysoka dziewiątka pewnie tutaj Marek Papszun czy trener Szwarga na pewno spojrzeliby na niego takim okiem eksperta, takim okiem tenera, gdzie którego by widzieli, jeżeli chodzi o Mansfelda, zawodnika w kadrze Rakowa-Częstochowa, bo wiemy, że Raków-Częstochowa lubi tych wysokich napastników, zwłaszcza ta dwójka Tenerska, Szwarga-Papszun, gdzieś tam próbują szukać tych dziewiątek wśród zawodników bardzo wysokich. No i Mansfeld tak wpisuje się w tę politykę napastnika Rakowa, ale gra teraz w Miedzi i też go nominuje. No na pewno kibice Miedzi zapytają, a gdzie masz Kamila Degasa? prawda? Kamil Drygas, który ostatniego gola swojego w Ekstraklasie strzelił jeszcze w Miedzi właśnie wiosną 2023 roku. 270 spotkań, 40 goli Kamila Degasa. To się złożyło na grę w trzech klubach. Debiutował w barwach Lecha Poznań w sezonie 10-11. Naście lat temu. Później był Bydgoski Zawisza. Lech Poznań, Zawisza Bydgoski i wiele lat spędzonych w Szczecinie. Tam ewoluował, tam ta forma wyskoczyła wiele, dziesiątki goli w Piłkackiej Ekstaklasie, trzydzieści kilka goli dla pogoni w Piłkackiej Ekstaklasie, ale trofea zdobywał w Bydgoskim Zawiszy. Puchar Polski i Super Puchar zdobywał właśnie w Bydgoskim Zawiszy. I co ciekawe, z Lechem Poznań, w którym debiutował w Ekstaklasie, rozgrywając kilkanaście spotkań i w barwach pogoni Szczecin, nie zdobywał żadnych trofeów, a w Zawiszy Bydgosz, który dzisiaj gra na poziomie trzeciej ligi jego tutaj nie nominuję, no bo jest to zawodnik z rocznika 91 znamy Kamila, wiele spotkań w Ekstraklasie też spotkania w Europejskich Pucharach tak więc tego zawodnika znamy, kogo jeszcze mógłbym wyróżnić tutaj, na pewno Michaela Kostkę w grudniu skończył też 20 lat bardzo młody chłopak, urodził się w Hanowerze, też Polak z niemieckim paszportem, wychowywał się w Hanowerze w Lipsku i trafił do miedzi, poprzedni sezon w piłkarskiej ekstraklasie rozegrał 27 spotkań, bardzo, bardzo dużo, tak więc lewy obrońca, na pewno ciekawy chłopak. Tutaj też nieźle prezentował się w tym sezonie Michael, bo rozegrał kilkanaście spotkań, jeden gol i bodaj dwie albo trzy asysty, więc tutaj też trzeba docenić tego zawodnika. Na pewno trzeba docenić też Rubena Hugenhauta chłopak, który w kwietniu skończy 25 lat, środkowy obrońca w tym sezonie niemal wszystko, 17 meczów, gol i asysta tego zawodnika, który przyszedł do Legnickiej mieć zresowi Rzeszów, postawny tak jak mówię, 190 cm wzrostu w kadrze Holandii do lat 16 rozegrał swego czasu kilka spotkań, więc to też jest ciekawy środkowy obrońca, którego możemy gdzieś tam docenić i gdzieś tam położyć wyłożyć na tapetę i gdzieś tam w stosunku do, do piłkarskiej ekstraklasy, jeżeli chodzi o jego de debiut, możemy się przyglądać, czy ten zawodnik nie dostanie szansy w innym klubie, czy nie zostanie transferowany i nie trafi gdzieś do piłkarskiej ekstraklasy, bo na pewno ma gdzieś zadatki ku temu, żeby tego zawodnika rozważać w kontekście właśnie tych klubów piłkarskiej ekstraklasy, bo naprawdę nieźle broni, cała mieć legnica nieźle broni, to pokazuje tabela, to pokazują statystyki i tutaj trzeba docenić tych zawodników, których gdzieś tam wymieniłem no i przewidywane miejsce na koniec sezonu, no pierwsza siódemka jest zajęta wszystkie te kluby obsadziłem ty, z tej siódemki, w pierwszej siódemce no przewiduję, że Mieć będzie walczyła o piłkarską ekstraklasę, Przewiduję, że Mieć nie spadnie z pierwszej ósemki ale przewiduję, że gdzieś ta, y, to miejsce, to koło Fortuny jeżeli chodzi o miejsce na koniec sezonu pierwszej ligi, zakręci się w granicach piątego, 6, 7, ósmego miejsca, ja oczywiście tutaj z, y, tak y, Troszeczkę jako w kategoriach zabawy stawiam legnicką Miedź na ósmym miejscu, czyli zostanie na tym miejscu. Oczywiście jest ten mecz zaległy, to zwycięstwo w zaległym meczu daje miedzi gdzieś tam awans o kilka pozycji, nawet znalezienie się w tej szóstce. Zobaczymy, jak to będzie. No, ale tutaj parę rzeczy nie gra w Legnickiej miedzi i muszą zostać te rzeczy poprawione. No i tutaj moja oczekiwana, większa pazerność na zwycięstwa. No właśnie i zaczynamy od zwycięstw. Miedź Legnica ma najmniej zwycięstw. Z pierwszej dziewiątki, razem z dubetem Termaliką Nicza, która ma jeden, jeden punkt mniej jest na dziewiątym miejscu. Mieć ma najmniej zwycięstw. Cała stawka, która jest wyżej, oczywiście ma więcej. Co osiemnastu spotkań mieć wygrała tylko siedem, 7. 7 zdemisowała, tak więc tutaj musi być większa pazerność na zwycięstwa. No dość powiedzieć, że mieć legnica taciła punkty spod bezkię bielsko biała, tutaj jest 17 z górnikiem łęczna, który jest dziesiąty. Gdzieś tam traciła te punkty w końcówkach z Termaliką, Rębno Nieciecza wygrała w Niecieczy 4 do 1, by później zremisować na koniec rundy jesiennej u siebie w Legnicy 2 do 2. Sporo spotkań, gdzie tam nie były te spotkania równe, nie były te spotkania pewne, jeżeli chodzi o zwycięstwa. Pokonali w końcówce tej rundy Zagłębie Sosnowiec 2 do 0 u siebie, ale tych spotkań tak było za dużo. No i tutaj można się przyczepić, jeżeli chodzi o, o kreację, jeżeli chodzi o skuteczność, jeżeli chodzi o regularne punktowanie. No i kolejne moje oczekiwanie to bardziej skuteczna gra na własnym boisku. No właśnie, z 10 spotkań domowych Mieć Legnica wygrała tylko u siebie 4 Cztery zremisowała i dwa przegrała. 15-9 w, w bramkach, ale no nie wygrała nawet 50% spotkań domowych. No tutaj to pokazuje tą bazę, od której trzeba zacząć, z której trzeba wyjść. I po prostu płynąć w stronę piłkarskiej ekstraklasy, jeżeli Mieć Legnica chce po raz trzeci awansować do piłkarskiej ekstraklasy i trzeci sezon spędzić w piłkarskiej ekstraklasie niezakończonym po sezonie. No bo wiemy, że ostatnie dwie przygody z ekstraklasą kończyły się po roku. Mieć awansowała, spadała, awansowała, spadała i teraz chcieliby w Legnicy znowu awansować do piłkarskiej ekstraklasy. Będzie o to trudno, bo tak jak mówię, te zespoły przed, a nawet bruk Betermalika nie ciecza, nawet Górnik Łęczna, który ma najmniej porażek w lidze, nie oddadzą tak łatwo pola. Więc tutaj też musi być skuteczna gra przede wszystkim na własnym stadionie, na wyjazdach nie jest najgorzej, bo z 8 spotkań mieć wygrała 3, 3 zremisowała, dwa przegrała, więc tutaj nie jest najgorzej, ale przede wszystkim mecze domowe muszą iść do poprawy, muszą iść do poprawy, jeżeli chodzi o skuteczność, jeżeli chodzi o lepszą też grę w defensywie. No i takim trzecim no, życzeniowe oczekiwanie. Udany sezon Radosława Belli, no czyli przewiduje, że ten Bella spędzi sezon cały Miedź Legnica. Że nie zostanie zwolniony w trakcie rundy wiosennej, że doprowadzi Miedź Legnica. Nie wiem do jakiego miejsca. No tutaj oczywiście dywagujemy. Ja dyskutuję. Ja zastanawiam się oczywiście jako kibic. Ale liczę na to, że ten Bella przepracuje cały sezon od deski do deski. No i okrasi go nie wiem którym miejscem. Zobaczymy. No ale patrząc przez pryzmat tego Jaki skład posiada Legnicka Mieci? No, jest z czego za przeproszeniem rzeźbić, bo tak jak mówię, jest kilku zawodników ekstraklasowych, kilku młodych zawodników, zawodników na dorobku, tak jak Mączyk, prawda? Tak jak przede wszystkim ten chłopak, o którym mówiłem, Marcel Mansfeld. Jest ciekawy zawodnik Emanuel Akbor, który już ma debiut w ekstraklasie w miedzi, środkowy napastnik, trzy asysty. Jest Kamil Antoni, który zaliczył dwa gole. I trzy asysty. Mamy Krzysztofa Dżazgę, który grał w górniku. Polkowice strzelobramki dla Wisły, Kraków. Był w, był w Wiśle strzelobramki. potrafił miał taki mecz w Kielcach przeciwko Koronie, gdzie strzelił chyba hartrika albo dublet. Później długa kontuzja w Legnicy. Tak więc ten chłopak też wie, jak się strzela gole. Jest kilku innych zawodników. No, liczymy na Damiana Michalika. Jest taki zawodnik, który strzelił ostatnio Gola w pucharze narodów Afryki. Iban Salvador, Iwan Salvador. Z Gwinei Równikowej, chłopak 28-letni, w tym sezonie tylko 6 spotkań, a tutaj w Pucharze Narodów Afryki zalicza gola, też ciekawostka taka dla Was, ci, którzy nie do końca się tak orientują. Michał Kostko oczywiście, Florian Hartherz, Jurich Karolina, to jest zawodnik, który grał w piłkackiej ekstraklasie, kapitan zespołu przede wszystkim, Czarnogórzec, Nemanja Mijuszkowicz, który był bardzo skuteczny, który strzelał gole w piłkarskiej pierwszej w tym sezonie. 18 meczów w komplet, wszystkie w podstawowej 11 tak jak Damian Michalik, 3 gole. Jest naprawdę z czego wybierać, jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o jakość piłkarską w Miedzi Legnica. Jak to się wszystko, wszystko skończy po 34. kolejce, zobaczymy, czy Mieć wskoczy do szóstki, czy Mieć awansuje bezpośrednio. No, wszystko się okaże na przełomie maja i czerwca. No i to była Mieć Legnica w cyklu na tapecie po rundzie jesiennej sezonu 23-24. Oczywiście mówimy o fortunie pierwszej lidze. Następnym klubem będzie Brookbet Termalika Nieciecza i Brookbetem zakończymy pierwszą połowę tabeli pierwszej ligi. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że jesteście. Cześć, pa.